Skoro wczoraj była mowa o przebaczeniu, to pociągnijmy jeszcze raz ten wątek i przenieśmy się ponownie do, do Włoch, północna część, niedaleko Mediolanu, jedna z parafii. Jestem tam kilkanaście lat temu na zastępstwie. I pewnego dnia przychodzi mężczyzna bardzo zdenerwowany, ale też widać taki poruszony, zapłakany, i, i mówi: Padre, no, no stała się tak straszna rzecz wczoraj, że ja nie wiem, czy mi to Bóg wybaczy, ja nie wiem, czy jest w ogóle możliwe miłosierdzie dla, dla tego, co ja zrobiłem wczoraj. Ja sobie wtedy myślałem, no co ten facet mógł zrobić od razu jakieś 100 tysięcy interpretacji przechodzi przez głowę. No, zabił kogoś, wyrzucił z domu własne dziecko, yy, zdradził własną żonę, yy, może pomyślał yy, szczerze, czy powiedział szczerze, co myśli o proboszczu, albo, albo spuścił teściową z balkonu bez linii. No nie wiem, w każdym razie no, dużo takich myśli przechodzi przez głowę, a on, a on mówi, bo wczoraj. Stała się rzecz najgorsza w moim życiu. Przez 29 lat od dnia ślubu odmawialiśmy z żoną różaniec codziennie razem, a wczoraj się z nią tak pokłóciłem, że odmówiłem różaniec sam. Czy Bóg mi to wybaczy? Naprawdę są ludzie, przed którymi należy uklęknąć z szacunkiem i z podziwem. I są ludzie, którzy nas uczą, że, że Przepiękną sprawą jest wierność, wierność nawet w małych rzeczach, a może wcale nie w takich małych.